Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 20 października 2019 roku. Wow, jak ten czas leci, już niedługo. Święta, październik, listopad, grudzień. Ani się nie obejrzymy, a już będą święta. Zobaczycie. Ale zanim to nastąpi, oczywiście, jeszcze masa wiadomości z krypto. I miejmy nadzieję, że do świąt Bitcoin będzie tutaj świetnie wyglądał. Jeżeli nie, też będziemy na to przygotowani. Dlaczego? Bo jesteśmy na bieżąco, codziennie. Przejdźmy na Coin paprykę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. A więc Bitcoin 7974 dolary, czyli w ostatnie 24 godziny praktycznie na zero. Delikatny, mini, mini, mili procent w dół. Market Cap 219 miliardów dolarów no troszeczkę więcej niż. 0,4%. Zobaczmy też projekty, które sobie najlepiej poradziły. Golem widzę ostatnio jest takim pump and dump. W jeden dzień do przodu, w drugi dzień zupełnie mu odejmuje mocy. Ale zobaczmy, mamy golem 33% tylko dzisiaj. Holo 9,26%, ABBC coin 8,94%. I dalej mamy też 0x. Tutaj też mamy 5%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, mamy Educare minus 9%, Bitcoin Diamond minus 4,5% i Quant minus 4%. Zacznijmy troszeczkę od spekulacji dzisiaj, więc od Cointelegraph. Dużo osób uważa, że to, co się dzieje z Polonieksem, to gdzieś tam w tym macza palce Justin Sun, że to jest przejęcie jego z jednej z firm lub gdzieś tam stoi w oddali. Za tym przejęciem. I dużo sugestii pojawiło się na Twitterze i także na, na innych portalach, że prawdopodobnie to będzie ta jedna z informacji, którą usłyszymy na koniec tego miesiąca, gdzie Justin Sun mm, oczywiście powie, że faktycznie nabył giełdę Polonix i dlatego oni będą tylko dostępni Ewazji. Sam Justin Sun na swoim twecie wczoraj podał, że niczego nie kupuje, żeby tutaj nie siać powiedzmy jakichś nieprawidłowości, tylko inwestuje z paru swoimi przyjaciółmi i ma bardzo duże ilości w BNB, HT, OKB. I tak samo ma to na innych giełdach, gdzie zaportuje też Tron i BTT. Także widzimy, że to jest jego wersja. Ktoś jeszcze zrobił tutaj. Na Twitterze, zobaczmy, która to była wiadomość, Saka dodaje informację, że wszystkie te coiny, czyli kryptowaluty, które były na polu zostały zdelistowane i żeby zrobić miejsce na Terex, czyli na pary, które mogą się pojawić tutaj w kolejnych dniach na tej giełdzie. I ta informacja też wyszła z The Block, że Circle Insiderzy, czyli te osoby, które są wewnątrz Circle, Mówią o tym, że Justin Sun przewodzi temu przejęciu konsorcjum z Polonixa. Także zobaczymy, czy to będzie jedna z tych, jeden z tych newsów na koniec tego miesiąca na tym evencie, gdzie Samsung deweloperzy się spotkają. Mamy tam usłyszeć o jakimś ciekawym newsie, więc może Poloniex będzie przejęty przez Justina Sana, żeby tam, jak tutaj mówi... Saka Trace, niektóre skryptowaluty już są zdelistowane, nie wiem. Musiał spojrzeć na to, bo nawet nie patrzyłem. Ale jestem ciekaw, jestem ciekaw. Tron wiem, że nie zareagował na te ploty jeszcze, także na pewno nie jest to wsadzone w cenę. Jeżeli chodzi o, o tę plotę, czy to się wydarzy, nie wiem. Ale widzimy, że nadal cena tutaj nie zareagowała na to, co ewentualnie. No, ludzie spekulują. Na no to kanał News możemy przeczytać, że mamy znaczny spadek sprzedaży XRP. Przeskakuję tak szybko, bo akurat to było na twicie pierwszym, gdzie Lary Sermak dokładnie zrobił tutaj wszystkie statystyki. Wiem, że kryptokamikadzy już przedstawiał tą wiadomość na pewno Wam, tym, którzy inwestują w Ripple, ale Lary Sermak tutaj zrobił świetną statystykę tego, jak to wygląda. W kwartale trzecim Ripple sprzedał 66,2 miliony w XRP. Także to jest 74% mniej niż w kwartale drugim. W całości Ripple sprzedał 1,2 miliarda XRP, gdzie 38% z tego było sprzedane na giełdach, a 62% do instytucji. I tylko dlatego, że XRP sprzedał tylko 66 milionów dolarów XRP, Larry Sermak uważa, że nie mamy takich spadków albo Stablecoina w postaci XRP, że mogło to pomóc w wzroście tej ceny, którą mamy właśnie teraz. I dlatego no, to jest, może być świetne dla też inwestorów, jeżeli taka suma będzie powiedzmy co miesiąc sprzedawana w granicach 60, a nie 250 milionów, no to wtedy faktycznie może będziemy liczyć na wzrosty rypu, czyli te osoby, które inwestują w XRP. CryptoGlobe przypomina nam o tym spamie, który mogliśmy dostawać maila, że została przyjęta nasza kamera. Ktoś widział przez wiele miesięcy, co robimy i wystarczy wpłacić powiedzmy tam jakąś kwotę, czy to jest 700 czy 1000 dolarów oczywiście w bitcoinach. Zostało do tej pory wysłane około zobaczmy 27 milionów e-maili za pomocą botneta o nazwie ForiPex i przynajmniej w ostatnich 5 miesiącach z kamerzy zebrali 115 tysięcy dolarów to jest 14 bitcoinów. Mimo tego, że przypominamy o tym, że to jest po prostu scam i nie macie przejętych żadnych kamer i, i tam nikt nie patrzy na to, co Wy robicie, ludzie się dają nabrać na to. No, pewnie coś robili, <laughs> tego nie wiemy, ale wysyłali powiedzmy po 700 czy tam 1000 dolarów, gdzie nawet ten bot potrafił wysłać 30 tysięcy maili w jedną godzinę. Także jeżeli dostaniecie maila. W takiej właśnie sprawie, że ktoś przejął waszą kamerę, wiemy co robiliście, i ostatnio też się pojawił taki sam, sam SCAM z Ethereum, z adresem Ethereum. No to wiecie, że to jest tylko SCAM. Nie macie się o co martwić. W The Block czytamy dzisiaj o tej sprawie w ATT, czyli jeden z największych, jak nie największy, operator mobilny w Stanach Zjednoczonych, i sprawa rozgrywa się w Kalifornii, gdzie pracownicy wewnętrzni ATT. Brali udział w skamie albo no, byli przepłaceni na to, żeby zamieniać karty SIM użytkownikom. Więc toczy się teraz na to sprawa, gdzie straty są w granicach 1,8 miliona dolarów. I oczywiście użytkownicy, a bardziej klienci sądzą się tutaj z firmą ATT. I na pewno, jeżeli to się potwierdzi. Może to być wygrane. Czytamy tutaj, że ATT jest drugim co do wielkości największym mobilnym providerem, czyli no, podmiotem, który ma 153 miliony użytkowników i zarabia 71 miliardów dolarów w 2017 i 71 miliardów dolarów w 2018. Także mogą tutaj tą, wygrać tą sprawę, jeżeli te osoby były zamieszane w taką oto sprawę. Ja bym sobie życzył jednego. Że i to bardzo prosty można sposób wyeliminować, nawet w Polsce, jeżeli, jeżeli chcemy zmienić kartę SIM, my musimy się pojawić z dowodem w obsu nie w biurze obsługi klienta, tylko w sklepie na rynku czy gdzieś yy, po prostu w pobliżu miejsca zamieszkania i dopiero wtedy można zamienić kartę SIM. To by rozwiązało wiele z tych właśnie nieścisłości i problemów, które mamy do dzisiaj. Oczywiście osoby, które są mniej mobilne, może by po prostu miały no, jakiś sposób na to, żeby zamienić tą kartę SIM, ewentualnie. No ale wiemy, że to by na pewno wyjaśniło, że jeżeli chcemy zmienić kartę SIM, pojawiamy się wtedy w oddziale: Dzień dobry, to jest mój dowód, to jest mój telefon i proszę o nową kartę. Tyle telegraf i mamy nowy telefon HTC Exodus 1S albo 1S. Jest to pierwszy telefon, na którym można uruchomić pełną nodę w BTC. Ile kosztuje ten telefon? 233 dolary, Także nie jest tak źle, jeżeli o to chodzi. I można oczywiście kupić to urządzenie za pomocą Bitcoina, Ethereum, Litecoina, Binance Coin i Bitcoin Cash. Informacje o premierze tego telefonu dostaliśmy na konferencji Lightning w Berlinie 19 października, która się właśnie teraz chyba odbywa, albo odbywała. Także na tej konferencji dowiedzieliśmy się o tym i będzie można zakupić taki telefon w Europie, w Tajwanie, w Arabii Saudyjskiej i Emiratach Arabskich. Jeszcze będą takie regiony jak Tajwan, Szwajcaria, Niemcy, które będą możliwe w późniejszym terminie tego roku. Także nie mam tutaj Stanów Zjednoczonych widzę. Także, jeżeli ktoś chce, HTC, telefon na blockchainie Exodus 1, jest to już możliwe. Można płacić oczywiście w kryptowalutach. Koń kolejne potwierdzenie tego, że coś się dzieje na Malcie. Dlaczego? Bitrex International, czyli ta giełda, właśnie zatrzymała swoje operacje w 30 krajach. Także nie mają albo pozwolenia, albo po prostu nie będą tam dostępni. Jakie to są kraje? A więc Wenezuela, zobaczmy jeszcze jakie w nich są. Afganistan, Egipt, Bośnia i Hercegowina, Kambodża, Central African Republic, Demokratyczna Republika w Kongo, Ivory Coast, no czyli Tonezja, Etiopia, Uganda, Jemen. Czyli te kraje nie będą dostępne na Bitrexie. Także widzimy, coś tam się dzieje z regulacjami i dlatego niektóre giełdy zdecydowały się, że Malta to już nie to samo. Zanim przejdziemy do polskich newsów, dzisiaj pojawi się audycja jeszcze w granicach 12, 13, może do godziny 14, już jest nagrana, także tylko nacisnąć przycisk entera, ale bardzo ważna. Jest to audycja pod tytułem Na tropie Satoshi Nakamoto, ale zupełnie z innej beczki, czyli co jeśli NSA... Zapoczątkowało Bitcoina, bo pojawiły się nowe fakty, może nie nowe fakty, ale była fajna debata, którą oglądałem, i tam się wszystkiego z tego dowiecie. Do tego jeszcze dojdzie jeden film ciekawy i on będzie, ta audycja będzie trwała około 30 minut, ale warto oglądać, bo zupełnie świetnie jest to wytłumaczone. Z dwóch stron i, i każdy może sobie wziąć z tej audycji, co chce, także polecam. Przejdźmy może teraz do bitcoin.pl.org i zobaczmy internetową platformę zakładów sportowych SportBe.io, partnerem Fundacji Tron. Internetowa platforma bugmacherska SportBe.io ogłosiła we wtorek, że zawarła partnerstwo z jedną z największych sieci kryptograficznych, Tron, Foundation. Tron będzie dostępny na platformie od 20 oktobera, czyli października 2019 roku. Założyciel Tron Justin Sun z zadowoleniem przyjął tweet z platformy Zakładów Sportowych. Witamy SportsBe.io w ekosystemie Tron. Kolejna wygrana dla Tron. Kolejna szansa na wygraną dla Tronix. Firma oświadczyła również na swoim blogu, że rozda 1 milion TRX. Zainteresowani gro promocyjną muszą się zarejestrować przed pierwszym meczem Sportback Special w niedzielę 20 października. Następnie uczestnicy muszą postawić minimum 300 Tronów na mecz i muszą to robić codziennie, nie przegrywając. Jeśli przegrasz, tracisz szansę. A ostatni, będący grze, gracz, dostanie 1 milion TRX. Wow! Na ciekawe, czy ktoś tutaj nie zrobi gafy, albo wszyscy zrobią gafę i kto to dostanie wtedy? <laughs> Pomysł jest prosty, ale zdobycie tytułu zwycięzcy będzie wymagało wiele wysiłku i determinacji. Obstawiaj codziennie na rynku Sportsbet Special. Jeśli Twój zakład wygra, zakwalifikujesz się do następnej rundy. Jeśli Twój zakład przegrywa, nie macie. Jeśli zostaniesz ostatnim graczem, wygrasz 1 milionów Tronów w gotówce. Poinformowano na blogu. Sportbet ma ogromną i ekspansywną bazę użytkowników. Można typować zakłady sportowe za BTC, Ethereum. A już od jutra, także Tron. Sportsbed.io to także sponsor drużyny piłkarskiej Premiership Watford FC. Jeśli jeszcze nie masz konta na Sportsbed.io, można to zrobić rzeczywiście, wejść tutaj. W Linka, także ciekawie, 300 tronów, to ile to jest? 300 tronów dziennie, tak sobie właśnie myślę. 300 tronów mamy, jest około 5 dolarów, także no nie wiem, ja nigdy się nie interesowałem takimi rzeczami, także może ktoś z was wygra. Po prostu nigdy nie miałem szczęścia do typów sportowych. Bitcompany.org, proces sek przeciwko Telegramowi i kryptowalucie Gram został odroczony do 18 lutego 2020 roku. Sąd w Nowym Jorku odroczył sek przeciwko Telegram, Grup emittent do 18 19 lutego 2020 roku do tego momentu oskarżonym nie wolno dystrybuować ani sprzedawać kryptowaluty gram. Telegram zgodził się przełożyć uruchomienie na 30 kwietnia i zaoferował inwestorom zwrot 77% zainwestowanych środków. Firmy zwróciły się do sądu o zniesienie tymczasowego zakazu dystrybucji tokenów, ponieważ ich zdaniem działania seks są sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. nalegał na wydanie nakazu do końca postępowania, w przeciwnym razie, zdaniem organu nadzoru, dalsze naruszenia przez Telegram są praktycznie gwarantowane. Według The Bell inwestorzy tą są optymistami, nie będą żądać zwrotu z inwestycji, chociaż niektórzy nadal próbowali sprzedawać duże partie gramów za cenę z drugiej rundy ICO. 11 października Sego gosił tymczasowy zakaz. Dystrybucji gra. Organ regulacyjny twierdzi, że Telegram obiecał niektórym inwestorom wzrost ceny od 10 do 50 razy. Według pozwu SEK oskarżeni zebrali o wiele więcej pieniędzy niż potrzebowali, aby rozwinąć ton, a inwestorzy nie mieli kontroli nad wydatkami. Jak zauważono, Mikołaj Durow, który nadzoruje tworzenie ton, ma tylko obywatelstwo rosyjskie, podczas gdy Paweł Durow ma paszporty rosyjskie oraz SendKids i Nevis. Niewyraźna jest też również struktura własnościowa Telegram Group. W sekst stwierdza, że Paweł posiada 100% udziałów, ale Mikołaj jest nazywany współwłaścicielem. Także 100% czy po 50? Nie wiemy, ale no, na razie nic tutaj się nie wydarzy. Inwestorzy nie chcą nawet z powrotem pieniędzy. Nadal liczą oczywiście na lepsze wzrosty czy zyski. Bitka.pl, łowcy frajerów i nieuczciwe praktyki na rynku kryptowalut. Także zobaczmy. Aha, czyli chodzi o XTB. Czyli oddajcie zagarnięte pieniądze klientom. Tutaj Rafał Zaorowski zrobił taką akcję. Możecie zobaczyć sobie jego film. Jak będę polskich YouTuberów w krypto, nie tylko oczywiście czytał na samym końcu, co tam jest. Łowcy, frajowcy, naciągacze, szkoleniowcy i oszuści są obecnie na polskim rynku spekulacyjnym. Nie w mniejszym stopniu niż za granicami kraju. Kryptowaluty to prawdopodobnie najbardziej wolny rynek obrotu kapitałem, jaki dziś istnieje. Jest narzędzie w rękach wszelkiej maści oszustów. Pragniemy Was przestrzec przed tego typu praktykami, firmami, osobami i nielegalnymi inwestycjami na rodzinnym rynku. Także zapraszam na ten artykuł. Chodzi oczywiście o XTB. Tam ostatnio chyba prezes też się w ten sposób tutaj wypowiedział. No, że trzeba być bardziej transparentnym. bit.com.pl, dalej mamy też komputery kwantowe, niestraszne blockchainowi QAN. QAN przedstawia się jako odporny na kwanty, gotowy do użycia system blockchain. Do tej pory uruchomiono tylko jeden czy dwa projekty blockchain. Z myślą o tym, jak mogą wpłynąć na nie komputery kwantowe. Najbardziej znanym jest oczywiście Resistant Ledger. Czym zatem wyróżnia się QAN? Nowe platformy blockchain są zazwyczaj obudowane otoczką twierdzeń o szybkości, lepszej skalowalności czy odporności na ataki. Kwan wydaje się być jednym z nielicznych, którzy nie robią sobie na tym polu żadnych żartów. Co więcej, Kwan ma również na celu rozwiązanie wielu innych problemów związanych ze starszymi łańcuchami bloków. Też zapraszam na ten artykuł z bithub.pl i potem mamy czas życia bitcoina wynosi już 40% średniej przeżywalności fiatów. Bitcoin możemy i ma dopiero 10 lat. Ale już niedługo osiągnie 50% długości żywotności przeciętnej zwykłej waluty. Czas życia bitcoina, im dłuższy, tym większa wartość najpopularniejszej kryptowaluty. Czas życia bitcoina osiągnął 40% długości życia przeciętnej waluty, tak twierdzi Willy Wu. Zobaczmy, Wu odnosi się do badania z 2018 roku, który przeprowadził w Dollar Days. Z historii wybranych 775 walut przeszłych i teraźniejszych badacze wywnioskowali, że średni czas życia pieniądza fiducjannego to 27 lat. Najdłużej żyjąca waluta w historii jest brytyjski fund Sterling, który od początku stracił niemalże całą swoją wartość. Nie pomogło nawet odejście od standardu złota w 1931 roku. Liczby kontrastują z opiniami krytyków najpopularniejszej kryptowaluty, którzy o osłabnięcie upadek Bitcoina. Śmierć bitcoina wróżono już przecież kilkaset razy. Nie zmienia to faktu, że od swojego początku pierwsza kryptowaluta stopniowo zyskuje na wartości, dlatego też niektóre analizy zestawiają bitcoina na równi ze złotem, gdyż zachowują się bardzo podobnie. A kto najczęściej porównuje bitcoina do złota albo nie porównuje do złota, no to jest Peter Schiff, który uważa, że jeżeli chodzi o wykres bitcoina, w tym momencie wygląda strasznie. Czytamy w news BTC i nie tylko mamy flagę, która mówi o, o projekcji bitcoina, który może dojść do 6000 dolarów, ale jesteśmy też blisko em, zakończenia prawego ramienia, jeżeli chodzi o head and shoulder czyli głowa i ramiona na wykresie, gdzie mieliśmy na 14 tysiącach dolarów głowę i właśnie te ramiona są w granicach 8 tysięcy. Jeżeli spadniemy niżej, no to nawet tutaj Petership uważa, że wrócimy do 2 tysięcy dolarów. Na to Mike Dudas odpowiada, że nic to nie oznacza. Nadal Bitcoin jest censorship resistant, czyli odporny na cenzurę i Pierwszy, po raz pierwszy raz kupował Bitcoina w granicach 110 dolarów, trzymał do 20 tysięcy, potem do 3300 i teraz jest na 8 tysiącach. Także Mike Doudas tutaj odpowiada ehm, oczywiście Peterowi Schiffowi i zauważa to, że Bitcoin to jest jedyny pieniądz, który dyktatorzy nie mogą zatrzymać i w tym momencie Bitcoin ma tylko parę milionów użytkowników, ale za dekadę będzie ich, ich paręset milionów. I tutaj mamy też odpowiedź dla pana Petera Shifa, Jeżeli byśmy zainwestowali 100 dolarów w złoto 20 lat temu, dzisiaj byśmy mieli 500 dolarów. Jeżeli byśmy zainwestowali 100 dolarów w bitcoina 10 lat temu, albo 9, nawet tutaj jest napisane, dzisiaj byśmy mieli około 16 milionów dolarów. 100 dolarów w bitcoina 9 lat temu, 16 milionów dolarów. Także FUCK Gold by Bitcoin. Okej, okay, przejdźmy do polskich YouTuberów, a więc mamy blog prezesa, Krzyż Śmierci na Bitcoinie, KNF, XTB, Bitbay, kryptowaluty, akcje, surowce, forex, przegląd rynków. Wiem, że Krzyż Śmierci powinien się pojawić za około tygodnia, 7 dni, także nie wiem, czy o tym samym mówił prezes, ale zapraszam oczywiście na tę audycję. Fox Baksik, mamy kopać, każdy może, część 26, modernizacja i serwis całe koparki dla widza. Z mojego kanału KryptoKamikadze mamy. Ripple ogranicza zalewanie rynku XRP. Dlaczego Ripple nie ma konkurencji? Max Satoshi, Krypto News odcinek 164. Ripple zmniejsza inflację. FATF atakuje stablecoiny. Co z tym Binance? Veto, i tu mamy właśnie protest przed konferencją XTB. O co chodzi? Zaorski Trading Gem Session. I na samym końcu mamy CryptoDev, który też uruchomił nową tutaj audycję, serię audycji, a w ostatnich 24 godzinach dodał, jak analizować kryptowaluty, wstęp. Także też zapraszam oczywiście na jego kanał i przejdźmy może na komentarze. ukaż dzięki za linka. <laughs> Bitcoin, tak? <laughs> Świetne. Monelek, hihi, hi. on nawet o kosmitach pogaduchy, Tak na pewno są kosmici, są, są i dokładnie tak jak Fenio mówi, także my też jesteśmy kosmitami. A co, jeżeli tamci kosmici to tak naprawdę my, tylko w innym wymiarze innej cza czasowej przestrzeni. Ojej. Tu to troszeczkę, no, zagubiłaś mnie, Monylek. <grych> Dziękuję. Ojej, co to się włączyło? Andrzej w, nic dodać, nic ująć. Co, co wprowadziłeś na polską scenę krypto, to najwyższa półka dzięki i pozdrawiam. Nie ma problemu, Andrzej w, y zawsze do usług i, i nie tylko ja, ale wszyscy robią tutaj świetną robotę. Chris Ran, się Feniu, ja obecnie z drugiej strony potu, patruję większą nadzieję w, niż w BTC w wybranych altach. Mimo wszystko, good luck. robisz dobrą robotę. Dzięki. Dzięki wam wszystkim, KryptoDev, dzięki, Fenix, nowa seria na kanale, podobnie dziś u mnie, udanego, o, to nie jest nowa, nowa seria, tylko e, Fenix tłumaczy, e, to jest audycja, która, nie będę musiał się tłumaczyć wam, ej, Kryptomigawce jest 40-minutowa audycja, bo nie miałem gdzie jej wsadzić, także Fenix tłumaczy, będzie o wszystkim, no. Związanego z krypto, okej? Okay? Nie będziemy wychodzić tutaj na, na łowy, e, powiedzmy, poszukiwania skarbów czy czegoś innego. Orum Orum ilość XRP, co muszą wypłacać co miesiąc jednemu z twórców tego krypto lub sprzedaż pewnej ilości cyklicznie starszy na 30 lat wypłat, to się zastanawia, zastanawiam, jak to XRP może rosnąć, skoro będzie taka podaż przez tyle lat. I JD odpowiada bankom, będzie potrzebna duża ilość XRP. Tylko o rumorom, chyba oni liczą tylko na to, że będzie bardzo duża użyteczność tego tekana w miliardach dolarów, w bilionach. Wtedy nawet takie spuścizny, co miesięczne, nie będą robić tutaj znaczenia. Pewnie o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Profit milion, co do dźwigni razy 125 na Binance, myślę, że to rewelacyjny ruch. Z prostej zasady, sporej części społeczeństwa uwielbiającej hazard i loterię. O! No to fajnie. Ja napisałem, hmm, polemizowałbym, ale dziękuję za Twoją wypowiedź. Profit milion napisał Bitcoin Phoenix. No dobra, tak napisałem przewrotnie dla zasięgu, aby wesprzeć kanał. O, tak, to się zgadzam. Nie ma problemu. Dziękuję Ci za to, że wspierasz kanał. Chociaż w ten sposób. Dalej możemy przejść. Juan 7. Feniu. Tak, na chłopski rozum. Gdybym ja był faktycznie Satoshi, to grałbym na spadki ciągle i dzięki temu bym był został najbogatszym człowiekiem na świecie, nawet dźwignia razy 100. Przede wszystkim bym się nie odzywał i nie odpowiadał, tylko robił swoje, zarabiał siano, bo 5% ludzi jest w krypto dla ideologii, reszta to tylko posiano. A co do patentów, jakby faktycznie on był twórcą, ten wariat, to dlaczego od razu nie sprzedał patentu podczas banki pierwszej, tylko teraz? Taki sam debil, jak ten z konekta. Yy, widzisz, Feniu, jak sam na samym początku podałeś tutaj, nie Feniu, tylko huale. Chłopski rozum. Problem w tym, że Craig Wright nie ma chłopskiego rozumu i on tutaj liczy na dużo, dużo więcej. Jeżeli byśmy słuchali jego audycji 3-4 godzinnych, nie broniąc jego wypowiedzi, tych o tych, ja mam te patenty, mnie to nie interesuje, wpadajcie do mnie i tak będziecie się mnie prosić. Tego w ogóle nie popieram. Ja mówię o jego umyśle, gdzie w niektórych wywiadach porównuje Bitcoina do komórki biologicznej i na tym opiera potem swoją tezę. Dlatego może nie wszystko chodzi tutaj o pieniądze w tym, w tym momencie. Nie, nie, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie w, w sposób taki, jak ty tutaj to zadałeś, ale na pewno na chłopski rozum to nie kreg ride. Chłopski rozum to my możemy sobie tutaj pomyśleć, i, i, i wtedy, o, dlaczego nie tak? Ale nie wydaje mi się, że on by miał, mimo tego, że to. On, to nie jest moja dewiza, nie popieram tego, jak on się odnosi. Może to być też związane z tą, z tą chorobą, nie wiem do końca, o której mówiliśmy nie raz już wcześniej. Jest to syndrom Aspergera. Jego żona prowadzi taką właśnie, może nie agencję, ale fundację na ten temat i Craig Wright jest na tym, na tym panelu tam u niej i, i, i nie wiem, nie wiem nie jest to potwierdzone, nigdy na ten temat nie mówił Craig Wright, bardziej ludzie gdzieś z, z jego otoczenia na ten temat więcej się wypowiadali, także nie wiem. Wiem, że... To by wtedy wytłumaczało, że ktoś ściągnięty do kornera, czyli broniący się w taki sposób, jest już, można powiedzieć, no, niewygodny, a, a także też po prostu no, broni się w taki sposób, że atakuje. No Nie wiem, nim nie, nie, nie oceniać, ale na pewno to nie jest chłopski rozum, to jakie ma pojęcie. Craig Wright na temat Bitcoina. Moim zdaniem oczywiście. Wy możecie mieć inne. Andrew Peretta, Craig Wright i jego BSW osiągnie moim zdaniem olbrzymi sukces. Natomiast BTC jest na drodze schyłkowej. Przynajmniej tak obstawiam, A przekonują mnie liczne informacje, wywiady z, z Craigem Wrightem i jego przeciwnikami, adwersarzami oraz wasza wiedza i opinia przekazywania pod filmikami. To też sporo wnosi do tematu. Bitcoin Fenix zawsze na końcu wypowiada słynne już zaklęcie. Zostańcie z Bitcoinem. Ale nie precyzuję z którym Bitcoinem. O, ktoś tutaj to zauważył. <laughs> nie, nie, no, żartuję oczywiście. Więc gdy to będzie Bitcoin SV, to też jego zaklęcie przyniesie sukces. Yy, nie wypowiem się na ten temat, powiem Andrew Beretta tylko tyle. Ja staram się, staram się stać po dwóch stronach. Jeżeli jedna strona mnie zaczyna tłamsić, to to jest nie fair. I yy, wtedy zawsze będę gnębiony przez drugą stronę. Także ja sobie postoję i, i tu jest świetnie, BTC ma bardzo mm, duże szanse na to, żeby zostać Store Value. Ze skalowalnością już to mówiłem nie raz, nie chcę być nudny, także zobaczymy. I jutro będzie ta audycja, polecam Andrew Pereta, też sobie ją zobacz, bo to jest też od strony BTC można powiedzieć, dlaczego w tą stronę. I zobaczmy, gdzieś tu jeszcze ktoś mi powiedział, Jarek chyba był, no, o tym, że Bitcoin Gold... Bitcoin Diamond jest 10 razy więcej, także może nie wszystkie hardworki mają tyle samo, tą samą ilość. Mi chodziło o te główne, czyli Bitcoin Cash, Bitcoin, czyli BTC i Bitcoin SV. O tym mi chodziło, także sorry, jeżeli troszeczkę inaczej to wyszło. I jeszcze zobaczmy kogoś. Henryk B. Warto przeczytać komentarz Carlos. Mówię wszystko. Brawo Carlos. Gdzie jest Carlos w takim bądź razie? Carlos, poczekajcie. Tu jest Carlos. 8 tysięcy subskrybuje i korzysta z tych wiadomości, a tylko 120 patronów. To zaledwie 1,5%. Czy naprawdę jesteście takimi biedakami? Yy, aha. Yy, ja tu odpowiedziałem Ci, Carlos, na to. Yy, wiesz, yy, no, Carlos, nikt nie jest zmuszony do niczego. Mi, ta odpowiedź w, mi to da odpowiedź w marcu. Czy ta wiedza jest na tyle wartościowa, że mogę się dalej w takim stopniu zajmować kanałem? I nie będę ża żałował niczego. Najpierw rodzina, a zrezygnowałem z rodziny dla was na ten okres przed USA. Ważne, że się spróbowało i ja zawsze będę proponentem Proof of Work. Dlatego wybrałem Patronite, bo gdy ja ewentualnie będę musiał zniknąć, to nie będę miał do siebie żalu, bo to jest miesięczna zapłata za tą pracę, którą wykonuję. Jeżeli nie będzie się komuś podobała moja praca, nie musi płacić za rok, za półtora roku, za dwa lata pracy, tylko to jest co miesiąc. I każdy tutaj... Co tu odpisałeś, Carlos? Bitcoin Fenix, jasne, że nikt nie jest zmuszony i to jest świetne, ale jak się z czegoś korzysta, to powinno się coś dać w zamian. Inaczej się zwykłym sknerą. A jak się jest sknerą, to warto to zmienić. Ja odpisałem, Carlos, dzięki za twoje wsparcie, szczerze. No, tylko, i tutaj Henryk B. jeszcze napisał, Carlos, to jest ogrom, ludzie, żeby krytykować od siebie raczej nic. Zobacz, ile ludzi poprawia naszego Fenixa, że źle mówi po polsku. E, ja to akurat lubię, że mnie poprawiają, bo chciałbym być... W pełni profesjonalistą, jeżeli chodzi o to, strony radia, a mi te słowa polskie tak uciekły, bo większość czasu w Wielkiej Brytanii przepracowałem po prostu z angolami, jak to się mówi. I czasami się tak końcówki kończą gdzieś tam, że się śmieją ze mnie w Polsce, że już. Prawie, no jeszcze nie rozmawiam tak jak ci z Ameryki. Ja, Polska iść. Yy, jeszcze tak źle nie, nie jest. Yy, ale dziękuję. Jeżeli chcecie pomagać, to pomagacie. Jeżeli nie, nikt tutaj nic nie, nie, nie wymaga. I, I ja sobie do, do ciebie nie będę miał do zarzucenia nic. Tak jak mówiłem, akurat na Patronite, przynajmniej z 16 maili dostałem z Tipeja. I to nie jest wina tych osób. Tylko Tipei tak robi wypłaty, że na 3 miesiące trzeba wpłacać, albo na 3 miesiące ma się umowę z Tipeiem, żeby wpłacać na Patronite. Ja tego nie polecam, ja polecam PayPala, gdzie co miesiąc bierze, jeżeli kto komuś się nie podoba ta praca, 10 zł to jest czteropak piwa, lub może inną sumę wybrać. To jest przeczytajcie. Ja tutaj nic nie zmieniałem od samego początku. Wtedy jeszcze miałem dwie prace. Dzięki wam mam jedną pracę i, i, i się cieszę, że to robimy dalej I, i nadal do tej jednej pracy chodzę, bo uwielbiam dom pracę. Dlatego chodzę I, i, i mimo tego nie chcę odbierać tutaj więcej tych pieniędzy, bo więcej możemy dać na te dobre pracę. I to jest dla mnie, to jest naprawdę, ja nie będę miał do siebie żadnych żali, a wiecie, że jak wyjadę, no to muszę najpierw gdzieś tam internet zamówić, potem Ułożyć sobie pracy i to nie będzie takie hobsium, żeby do Was po prostu wrócić. A już lada tydzień dla patronów, przecież jest przeznaczony ten um, Elipal tytan, Także ci, co zostają, um, no, wezmą udział i ten jeden portfel offline, który do mnie przyszedł, do recenzji zostanie. Wysłany dla tej osoby, która wylosuje go oczywiście. Ale dziękuję, dziękuję wszystkim za tą pomoc i przejdźmy jeszcze na dwa komentarze. A, ktoś mi wysłał jeszcze maile z brelokami, zaraz wam wyślę zdjęcia. Ktoś dostał nawet dzisiaj, zaraz wam pokażę. Łukasz Santorek, dzięki, także masz szczęśliwo w niedzielę. I Łukasz Santorek, wiesz co? Jesteś pierwszą osobą. Zostało mi, dostało mnie chyba trzy ostatnie breloki. Ktoś to się nie zgłosił ostatnio z Patronite'a. Także jeden brelok pójdzie do Ciebie, Łukasz Santorek. Yy, odezwij się do mnie na maila za to, że komentujesz. Za to, że komentujecie. Łukasz Santorek, dostajesz. Sorry, akurat miałem dzisiaj taką wenę, yy, więc Łukasz Santorek, wygrywasz. Ten jeden poprzedni, yy, który z rocznicy mi tutaj jeszcze został. Także wyślę do ciebie, pokażę dokładnie, który. To się, który dokładnie będzie. A tu ktoś z Patronite'a dzisiaj wysłał, że dostał 001 i 002. Dwa zamówił od razu, z bomby. No, te, które już nie są niestety dostępne kompasy i cała tego akcja idzie na Dobrowraca, cały zysk. Zostały tylko breloki Dobrowraca i, i kończą się zasoby, powiem wam szczerze. Także, żeby nie było tak samo jak z, z kompasami. One tak wyglądają i ktoś mi wysłał maila. Czekajcie, zobaczymy, czy ktoś doszedł w realu, jak to wygląda. Także ta osoba zamówiła po dwa breloki. Po jednym z każdego, to jest jedna strona, a z drugiej strony każdy ma przypisany napis 01 na przykład, tak? I to jest 50 sztuk tylko i do 15 grudnia trata cała akcja. Gdzie po 15 grudniu, do na pewno przed już, wybierzemy jakiś dom dziecka, gdzie wyślemy prezenty na święta dzieciakom. Albo to będzie nasza osoba z Patroneta, która tam podejdzie i wyślemy najpierw prezenty do tego domu dziecka i ta osoba gdzieś tam zrobi fotę, żeby, żeby było to udowodnione. Yy, oczywiście bez jakiegoś tam fanfarów. Pomagamy tylko, tak. Nie robimy tego, żeby yy, podnieść się na duchu. Pomagamy, dobro wraca, ale tylko wtedy, kiedy nie. Oczekujemy, że to dobro wróci. Także link do tej strony będziecie mieć pod tym filmem. Kompasów już niestety nie ma. Życzę Wam wspaniałego dnia jeszcze raz i zapraszam na tą audycję, która będzie za parę godzin bo chyba jedna z lepszych audycji, ostatnio, którą dodam, która otwiera oczy. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.